No i myślę, że teraz tego spotkania pewnie by nie było. Najbardziej witam serdecznie i gorąco wszystkie druhny i druhów i młodzieżówki. Dziękuję. Pewnie ten sukces oddaję właśnie naszemu, że tak powiem, naszemu generałowi, bo ja przepraszam, jak coś się będę mógł powiedzieć, ale dla mnie to jest bardzo wielkim wzruszeniem i sukcesem, że udało nam się w ogóle na dzień dzisiejszy zdobyć ten samochód, że jest tutaj. Pracy kosztowało to bardzo dużo. Szanowni Państwo, ale to co się wydarzyło, to tylko nie moja zasługa. Ja tu chciałem serdecznie podziękować panu staroście, wszystkim radnym samorządom z powiatu kartuskiego, bo... Państwo, jak jesteśmy przy tych podziękowaniach, bardzo bym prosił, żeby to tak, że tak powiem, troszeczkę szybciej szło. O wystąpienie właśnie tak, że tak powiem, no przepraszam, że tak rządzę, ale tak mi wyszło. Tu kilku osób, którzy no, w jakikolwiek sposób się włączyli, byśmy chcieli tym skromnym takim naszym gestem podziękować. Także jeszcze raz, wszystkiego najlepszego na święta i na ten nowy rok.